Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony. Gramy tym razem starą, można powiedzieć, gierkę, ale może nie do końca starą. Graveyard Keeper, bo gra wyszła w 2018 roku i wtedy sobie kiedyś z nią właśnie tak pogrywałem, ale to było dawno temu, tak więc mało pamiętam, mało tego, ale ostatni dodatek do gry wyszedł no rok temu, niecały nawet, bo to było chyba w listopadzie 2021. No i zagramy sobie ze wszystkimi dodatkami, czyli Breaking Dead, to był chyba darmowy DLC do tej gry, z tego co pamiętam, do podstawki. Oczywiście te wszystkie tytuły przypominają nam tytuły znanych seriali. Breaking Bad oczywiście, tutaj mamy. Później był Stranger Things. Oczywiście od znanego serialu, który niedawno miał trzeci sezon, Stranger Things, który mnie osobiście trochę rozczarował, ten trzeci sezon. Game of Crown. Oczywiście wiesz, wiadomo, z jakiego serialu. I Better Safe Soul. Też wiadomo, chyba wszyscy znają te seriale, tak więc będzie, myślę, super. Będziemy sobie tworzyć oczywiście cmentarz, kościół, wiernych, ale to zobaczycie tutaj po drodze. Gra ogólnie jest po 72 zł, podstawka, plus 3 razy DLC, każde po 36 zł. Z tego co wiem, to teraz jest duży upust, bo jest teraz ten Summer Sale, jak nagrywam to i jak w ogóle ten odcinek wyjdzie, to jeszcze jest Summer Sale na Steamie i chyba 50% bodajże zniżki jest teraz na tą grę. A gra jest bardzo ciekawa, nie powiem, że nie, ale tam już ten. Zagrajmy i zobaczmy, co nam tutaj się uda stworzyć. Oczywiście sobie... O, widzicie, tutaj grałem sobie chwilę. No, 2 lata temu. Lecimy. Lecimy zobaczyć. Jest dzień jak każdy inny. Nasz bohater spieszy się do domu, gdzie czeka na niego ktoś ważny. Nawet w szarej codzienności jest miejsce na to, by kochać i być kochanym. Zwłaszcza kiedy wiesz, że ktoś za tobą tęskni. No i po ptakach. Co się stało? Gdzie się podział świat? Spokojnie, otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia. A nawet cały rozdział. Ale ja muszę wracać do domu. Mogę wrócić do domu? Zawsze jest sposób na powrót do domu. Zobaczmy. Moim nowym domem jest cmentarz. Czy to znaczy, że nie żyję? To znaczy, że jesteś teraz grabarzem. Ale ja muszę wracać do domu, do ukochanej. W takim razie musisz być dobrym grabarzem. Najlepiej wykop Mietka, on pomoże ci we wszystkim zorientować. Kogo? Co za dziwaczna wizja, co to za koszmar? Dobra, znajdźmy tego Mietka. Nowe zadanie. Tu mamy skrzynkę. Mamy stół do gotowania, gdzie możemy na razie tylko sok porzeczkowy z jabłek i porzeczek zrobić. Może być smaczny, tu oczywiście nic nie mamy. Możemy gotować, ale w sumie nic nie możemy gotować. O, tu w ogóle jest coś, co chyba... Nie przypominam sobie, żeby tutaj było. Wygląda to dobre miejsce na... do pracy nad przytulnym domem. A co to? Wtedy może wreszcie przestanę marzyć o tej czaszce. Nie można tego zrobić. Nie można tego zrobić. Wrzutnia jest teraz zamknięta. Czyli nie mogę nic robić. Dobra, wyjdźmy. Zobaczmy, co to. Miejsce na kłody. Okej. Okay. Miejsce na kamienie. Okej. Okay. Wychodek. Czy można się... zwychodkować? Szkoda. Szkoda, że tu nie zrobili jakiegoś grafiki, gdzie sobie wchodzimy zrobić swoje. Można budować? Nie można. Dobra, musimy chyba pierw zrobić kamienny ogród. A co to? Dobra, wykopmy tego Mietka. Mietek, hono! Kurde, Blaszka, jestem Czaszka! Ty jesteś Mietek? Skąd pomyślisz, że miałby być Mietek?
Mężczyzna z czerwonym okiem powiedział, że mam wykopać Mietka. Z czerwonym okiem pamiętam. Kurde, Blaszka, zgadza się, jestem Mietek. Jak mnie znalazłeś? Tamten gość powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale najpierw pozwól, że się coś spytam. Kto ty i gdzie my do ciężkiej Blaszki jesteśmy? To chyba sen. Niemożliwe, żeby to była prawda. Jesteś nowym grabarzem? To jeszcze pamiętam, niech no pomyślę. Pamiętam ten dźwięk, sprawdźmy, o co chodzi. Wszystko tu jest dziwne, nic nie ma sensu. Tam pewnością pamiętam ten dzwonek i osła. Coś jest bardzo nie tak z tym zwierzakiem. Wiesz co, lepiej chyba będzie, jeśli tutaj ciebie poczekam. Mógłbym biedaka wystraszyć. No, Mietek. Trzymał się. Jakieś tutaj... Kostnica chyba jest. Ale jeszcze nie. Dobra, porozmawiajmy z osiołem. Odblokowano nową technikę i otrzymano projekt Osły Świata. Łączcie się. Co to jest w ogóle? Osły Świata? Łączcie się. Przywiozłem świeże ciało z miasta. O rady, gadający osioł. Wy mnie rozumiecie? Porozmawiajmy. Ktoś ty. Ja, tanie siłę robocza. Wózek nie jest mój, więc muszę pracować dla jego właściciela, kapitalistycznego drania. Płaci mi marne 5 marchewek dziennie. To głęboko upokarzające. Na pewno dobrze rozumiecie moją sytuację, prawda, towarzyszu? Ten łajdak uznaje, że zupełnie nie rozumie, co do niego mówię. No nic, muszę wracać do miasta. Pozbądźcie się tego trupa, a przywiozę wam nowego. Cóż to za dziwaczna kraina. Dostaliśmy trupa. Mietek, Hono, mamy robotę do wykonania. Ej, no i co się gapisz? Bierz te soczyste, póki świeże. Ale po co? Ktoś czuje, że powinniśmy zabrać je do kasicy. Nie pamiętam dokładnie po co. Ale wydaje mi się, że będzie niezła zabawa i jeszcze na tym zarobimy. O, zaraz, chyba puszczę pawia. Do dzieła? Do dzieła, że mam puścić pawia? No dobra. Weźmy go. Ja mam Mietek. Kurde, Blaszka, coś mi się czuję. Podoba mi się tu. Czuję się jak w domu. Połóż ciało na stole sekcyjnym. To teraz, co dalej? A, tak, wytnij z ciała trochę mięsa. To będzie dobry początek. Co? Mowy nie ma. Tak się nie robi. Jasne, jasne. Nie robi się. Jak mogłem zapomnieć? Może dlatego, że jestem gadającą czaszką z amnezją. To prawda, że nie wiesz, gdzie jesteś? To prawda, że jestem czaszką? Wszystko tu jest nie tak, jak się zwykle robi. Więc zamknij, kurde, Blaszka, jadaczkę i rób, co ci każę. Obiecujesz, że powiesz, jak mogę wrócić do domu? Musisz tylko wymienić mięso na piwo w wioskowej kaczmie. Gadające czaszki nigdy nie kłamią. A potem przynieś mi to piwo. Okej. Okay. Odblokowano technikę. Stanowisko preparowania, stół. Mięsko. Nie. To mi teraz przypomina Ravenous Devils, które graliśmy też na kanale. O wycinaniu. Może tam nie tak precyzyjnie nie wycinaliśmy sobie mięsko. Znaczy mięsko robiliśmy, ale tu widzę. O, proszę bardzo, wstaw. Czyli tu można. Będzie więcej rzeczy wycinać. Tak, coś pamiętam. Pracuj, dobra, wytnijmy mu mięsko. Niam. O, odblokowano technikę, otrzymano burger, kanapka, pieczeń. Aż mi ślinka poleciała. Obrzydliwe. Wcale nie. Zwyczaisz się? I co mam zrobić z ciałem? Nie wiem, pochowajmy je. Weź ciało, będę na ciebie czekał na cmentarzu. O, znikły. A dobra, ale zobaczmy jeszcze. Co tu mamy? Napraw. Stół kostnicy uszkodzony. A tu przyszło jakieś rzeczy. Wykonaj. Wrzutnia na zwłoki. Tu chyba będziemy mogli sobie wrzucać ciałka. No dobra, no to co? Weźmy te zwłoki. Idźmy na cmentarz. Ale mgła. Siema, Mietek.
Zakopuj je. Ułożyj deski, bla bla bla. Okej, okay. Czyli teraz możemy... Weźmy na razie, połóżmy to ciałko tutaj. Buduj. Grządka kwiatowa, miejsce pochówku. Okej, okay. Gdzie byśmy mogli go pochować? Na przykład tutaj. Wykopmy dół. Okej. Okay. Okej. Okay. Cyk. No i elegancko. Ładna robota. To świadectwo pochówku. Pamiętam, pieniądze, alkohol. A, alkohol. Coś mi się zdaje, że go polubiłem. Że lubiłem. I to bardzo. O kurde, blaszka, idzie blisko, to twój szef. O, już wiem. Spytaj go o świadectwo pochówku, powinien coś wiedzieć. Lepiej już sobie pójdę, będę czekał w kotnicy na swoje piwo. Gude. Ojej, jestem taki zmęczony, czemu? Czemu muszę tu co tydzień przyłazić? Kurde, blaszka. Siema, biskup. O, rety, nowy grabarz. Wyczekowaliśmy go od jakichś 30 lat, a ten zachowuje się jak gdyby nigdy nic. Przykro mi to mówić, ale twój cmentarz jest w fatalnym stanie. Nie ma mowy, żebym opasował go cię na prezbitera, póki czegoś z tym nie zrobisz. Lokalizacja. Czyli teraz muszę upięknić cmentarz? Wykonaj drewniany znacznik. Gdy tylko jakość twojego cmentarza wyniesie co najmniej 5 czaszek, z największą przyjemnością cię awansuję. Wyglądasz mi na duchowego przywódcę. Zwykle trafnie oceniam ludzi. Jestem dobry we wszystkim, dlatego zostałem wybrany, by przekazywać ludziom jego wolę. Mój poprzednik trzymał swoje rzeczy w stojącym gdzieś tutaj kufrze. Najlepiej do niego zajrzyj. Przyjdę tu znów za tydzień. Porozmawiam. Pojawiam się tutaj każdego słonecznego dnia. Może to nie sen, może zjadłem coś trującego. O, czeka, co mam mu powiedzieć? Czemu tu przychodzisz? To jeden z moich obowiązków, raczej nieprzyjemny. Coś w rodzaju starej tradycji. Nie znam się za bardzo na tych wszystkich tradycjach i rytuałach. Jestem tu po to, żeby reprezentować na ziemi jego moc i chwałę. Ja mam tylko jedno pytanko. Czym jest to świadectwo pochówku? Gdy tylko ciało zostanie pochowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze w wioskowej karczmie. Odblokowano nową technikę i otrzymano projekt Wybór Biskupa. Nie jestem grabarzem, wracam tylko z pracy. Muszę wrócić do domu, jest tutaj gadająca czaszka, zmusiła mnie do poćwiartowania ciała. Niezły żart, też lubię sobie podowcipkować. Lubisz dowcipkować? Kto jest BB? No, kto? Ja. Ale suchar. Już go lubię. Błogosławiony i bezkonkurencyjny. O, ego top. Roześmiej się. Jak mogę doprowadzić cmentarz do porządku? Po prostu ponaprawiaj groby. Mnie nie zajęło to nawet godziny, ale to twoja robota. No dobra, tutaj jest ten, to jest ten. Co do świadectwa, cmentarz naprawiony. Możesz mi powiedzieć, to twoja zapłata za składanie do ziemi naszych bliskich. Stanowi część prostego paktu między miastem a wioską. Gdy tylko ciało zostanie pochowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze wioskowej karczmie. O Boże. O Boże, to wszystko jest zbyt skomplikowane na sen. Jeśli chodzi o miasto. O, miasto to serce naszej wspaniałej krainy, jest w nim wszystko. Pałac, katedra. Musisz to kiedyś zobaczyć na własne oczy. Ale w tym ubraniu wyglądałbyś tam raczej śmiesznie. Jak mogę się dostać do miasta? Jest niedaleko od wioski. Musisz pójść na południe od karczmy. Dobra. A gdzie jest ta wioska? Od bramy cmentarza skieruj się na wschód. Idź burkowaną drogą. Dobra, wioskę pamiętam, ale miasta nie pamiętam, żeby było. Może to jest coś nowego? Jeśli podczas pracy na cmentarzu skończą się zestawy naprawcze, zawsze możesz zrobić nowe. Okej. Okay. Polarka.
skład, projekt skład kamieni. Zbierz kamienie głaz, zbierz kłody, patyki i te inne bajery. O, i tu teraz ja mogę sobie odkrywać technologie, których i tak nie mogę odkrywać, bo za każde, pamiętam, robienie dostajecie jakiś punkt. Zielone sobie ma za zbieractwo, te czerwone są za jakieś rzemiosło, jak coś robicie na tych. No tak bym to nazwał, nie? I ten niebieski, pamiętam, że coś z inteligencją. Dobra, ale teraz mamy co? Mamy tutaj. Jakość minus 29, super. O, a ten co? W lusterku się przygląda. Dobra. Tylko teraz tak, bo ja mam, gdzie mamy zadania jakieś? A tu ty. A tutaj są zadania. Zdobądź. Aha, tutaj są zadania dla jakiego ludka, co mamy, nie? Czyli teraz tak, dla Mietka musimy z... ukraść piwko. Znaczy nie wiem, czy ukraść, ale już... z American Chef mi się myli i bym kradł. Musisz wrócić do domu do ukochanej. No to jest pewnie taki główny quest. Sprzedaj świadectwo pochówku w karczmie, okej. Okay. A tutaj musi osiągnąć jakość cmentarza 5. Dobra. A tu widzę, aha, dobra. Już widzę. Na przykład krzaki dają minusowe punkty, to wszystkie możemy... O, to też daje czerwony punkt. Możemy wszystkie wykopać. Ten daje... Wykopanie krzaka daje jeden zielony, jeden czerwony punkt. Więc jest dobrze. Ale tracimy też staminę, którą macie u góry, taki niebieski pasek. Oczywiście jak się nam skończy stamina, to trzeba będzie... pójść się przespać. Wykopmy tu wszystko pięknie. Cyk, cyk, cyk. No, mgła zeszła. Ho, ho, ho. Dzień dobry. Co tutaj mamy? Mamy tutaj tak. Mamy tutaj drewniany zestaw naprawczy. To weźmiemy sobie cały. Mamy kamienny zestaw naprawczy. Mamy zardzewiałą siekierę. To się przyda. Zardzewiały kilof i zardzewiały młotek. Też się przyda. Chyba. Bohater. Aha, właśnie, bo możemy tutaj... Aha, dobra, wszystko... A, dobra, narzędzia mamy tutaj wszystkie. I one się psują. Mamy też jakąś zbroję. Mamy miecz też i wędkę będziemy mieli. Okej. Okay. Co mi teraz tam pokazuje? A ja bym chciał na przykład... Napraw, o. Dobra. Spróbujemy naprawić. By ładnie wyglądało. Znaczy może, a nie, minus 20, no to chyba nam się nie uda tego zrobić. O, tu na przykład kamienny. Cyk, cyk, cyk. Voila. Spróbujmy też. O, aż dwa? Aż dwa? Ale daje nam plus jeden, dobra. O, nie mamy już stawów naprawczych. Możemy na przykład jeszcze tablicę naprawić. Tu tak samo. Elegancko. O, i to jeszcze. Ale to i tak nam mamy na minusie. I to tak ostro na minusie, czyli byśmy potrzebowali więcej zestawów naprawczych. A co mi tutaj pokazuje ta strzałka? No to chyba mi pokazuje miasto. Ale nie wiem, czy ja bym chciał teraz iść do miasta. No. A możemy tu? Nie, nie, nie ma jeszcze tej techniki. Nie znamy. Grzybów też nie możemy zbierać. Co to? Ogród. Mienie w stanie przypadku, w stanie wykorzystania komercyjnego. Skontaktuj się z właścicielem karczmy. Dobrze. I tutaj muszę z karczmarzem się skontaktować, żeby... czy my mamy... Okej. Okay. Może składnie nie, poszerzanie nie, skład kamienia nie. I na razie w sumie... Możemy iść spać, coś mi się wydaje. A dobra, ale wykorzystajmy może całą energię jeszcze.
Na przykład na wykopanie tutaj. O. Tego gówna. Czy możemy ten kamień? Możemy. O, aha, za mało energii, dobra. Za mało energii. Lećmy spać w takim razie. Cyk, cyk, cyk. I mamy też dni tygodnia tam u góry. On, księżulek przychodzi w te takie fioletowe słońce, nie wiem. O, czuję się świeżo. Nie, dobrze, bardzo niedobrze. Za kogo ty się uważasz? Jestem nowym grabarzem. Ura, grybarz. O rany, siedzę tutaj od dawna. Jestem Blatek. Blatek, a znasz Mietek? Jestem taki samotny, och, taki biedny. Szkoda, że tu jesteś. Zaraz, nie, wręcz przeciwnie. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Mamy tu jednak pochowane dość niemiłego gościa, naprawdę. Wolelibyśmy mieć jakiegoś nowego sąsiada. To chyba coś, z czymś mógłbyś nam pomóc. Tak, właściwie to nie wiem do końca, dlaczego tu jestem. Mietek mówi mi tylko o grzebaniu ciał. Jesteś Bletek, a on Mietek. To zabawne. Haha, ale śmieszne. Ach, to na połyt martwa czaszka. Zazdrosny pajac. Może tylko pomarzyć o takim spokojnym odpoczynku jak nasz. Kogo ja oszukuję? Tu jest fatalnie. Nie wspominając o tym gościu z grobu, z prawego dolnego grobu. Strasznie niemiły. Mógłbyś go się jakoś pozbyć? Wykop go i wyrzuć do rzeki. Mogę ci dać nawet to zezwolenie, które wykradłem, gdy jeszcze żyłem. Jakie zezwolenie? Pozwolenie na ekshumację. Ależ ciebie głupo, żeby wykopać ciało, musisz mieć zezwolenie. Stary grabarz kupował je, używając skrzynki pocztowej przy kościele. I rzeczy. Dobra, ale poczekajcie, bo po kolei, tam coś mi pokazuje strzałka w tamtą stronę. Chyba chodzi o... miasto. To pójdźmy pierw może na miasto, bo tutaj sobie wykopiemy go. O, co to? Wzgórze Wiedźm. Z rozkazu Wielkiego Inkwizytora ścieżka jest ta zamknięta do... któregoś dnia. No dobra. Pola. Zboża. Wysiebert. Jak ty pięknie. Gdyby tylko deszcz nie padał. O. O. No cześć. O, jest tu chyba karczma. O, jak tu wszyscy siedzą. Mogę sam pogadać? Nie. A z tobą? Też nie. Z tobą też nie. Ej, nie rozpychaj się. La la la, bum, łabde bumbadadum. Też bym cię kochała. Ciubidubi la la. Okej, okej. Koniec śpiewania. Mogę z tobą pogadać? O, z tobą mogę. Z tobą? Nie. Ale z tobą też? Nie, mogę. Wagner. Nie ma humoru, spadaj. Sam się badaj. Wejdzie się nic z tego. Okej. Okay. A ty? Ty jesteś nowym grabarzem? Najwyraźniej, skąd pani wiedziała? Gdybyś miał tyle wiosen, co ja, też poznawałbyś się na ludziach w mieniu oka. Mi się podziały moje maniery. Jestem Łańcucha, żona Horadryka. Miło panią poznać. Mam parę pytań o... Ach, tak, lepiej rozmów się z moim mężem. To on tutaj rządzi. Jest nie tylko karczmarzem, ale też sołtysem wioski. Poza tym skończony z niego gaduła. Mogę ci za to sprzedać przepisy. A, czyli ty możesz... Lepiej porozmawiaj. Handluj, o właśnie. Łańcucha, co ty masz? Przepisy rybne, specjały, pyszne. Czyli ty masz przepisy na jakieś gotowanko. Okej. Okay. Można to wejść? O nie, to muszę pierw się zapoznać z Horadrykiem. A ty? Ładnie śpiewasz. Pieśń Panny Wdzięki. Odblokowano nową technikę i otrzymano projekt Pieśń Panny Wdzięczki. Cześć. O, chcesz? Jestem grabarzem i chciałbym ci zadać kilka pytań. Aha.
Wiesz, ile razy każdego dnia ktoś mi mamrocze? Dokładnie to samo? Nie mam dla ciebie czasu, chłopaczku. Wróć, kiedy nabierzesz trochę wiary w siebie. I zadanie. Pokaż, że warto z tobą rozmawiać, ale... Ciao, bambino. Ej, przyjacielu. Mogę cię prosić na chwilkę? O tak, to do mnie spadaj, mówił. A jak widział, że zarywam do blondyny... Powiedziała ci panna wdzięczka. Tak, po prostu, że mam sobie iść. O, to zupełnie w jej stylu. Nie chcę rozmawiać z byle kim. Ja nie jestem byle kim, jestem miejscowym grabarzem. Wkrótce zostanę proboszczem miejscowej parafii. Jakie prymitywne zajęcie. Ja jestem poetą, dobrze znanym w pewnych małych kręgach. Nazywam się Wagner. Przyjdzie dzień, kiedy przeczytam jej mój wiersz, a wtedy... Ale najpierw muszę go napisać, a tu katastrofa. Nie ma papieru ani atramentu. Może zdołasz mi trochę tych załatwić? Co muszę mu... Atrament, tak? A tu dziennikarz. A, czyli muszę mu załatwić atrament i papier. Możesz mieć ich trochę w swoim kościele. Możesz też je zrobić. Nie jestem przyzwyczajony do pracy fizycznej, ale jak uzdolniony człowiek jak ty z pewnością doskonale sobie z tym poradzi. Możesz też zdobyć troszkę od starego astrologa. Chodził kiedyś każdego księżyca do latarni morskiej. Był moim dostawcą, nim się kompletnie bez sensu pokłóciliśmy. Okej. Okay. Pytaj o starego astrologa. Jest stary i szalony, ja zaś przez prawie trzy lata studiowałem na miejskim uniwersytecie. Uwierzysz, że okazał się idiotą? Powiedział mi, że Ziemia jest okrągła. Co za bzdury. Tak, jest płaska jak patelnia. Ten astrolog to chyba najmądrzejszy... Czy gość w okolicy może będzie w stanie pomóc mi wrócić do domu? Stoi na klifie na wschód od wioski, od dłuższego czasu nie jest używana. Chwała martwemu koniowi za to, że jest otwarty. Napiszę kiedyś o nim wiersz, że będzie coś w nim o tobie. Dobra. No dobra. Dla niego papier i atrament potrzebujemy zdobyć. Porozmawiajmy z Horadrikiem. Wójtem, karczmarzem, mężem, łańcuchy, nie wiem jeszcze jakie tytuły ma. Witaj karczmie, pod martwym koniem, jestem Horadrykiem, czym mogę pomóc? Przychodzę z cmentarza, obudziłem się tutaj dzisiaj i od tego czasu spotkam je jedno wariactwo za drugim. O, przepraszam, jak mogę cię nie poznać, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Przyszłość naszej małej wioski maluje się w jasnych barwach. Kiedy zamierzasz otworzyć kościół? Muszę najpierw doprowadzić do ładu cmentarz. Jasne, jasne. Już dłuższy czas nikt się nim nie zajmował. Przejdźmy zatem do interesów. Co? W czym mogę pomóc? Co do świadectwa pochówku. Biskup powiedział, że kupisz ode mnie świadectwo pochówku. A, miał rację. Jako przywódca wioski muszę wedle postanowień starego paktu wymienić go na pieniądze. Oczywiście tylko w przypadku, kiedy te pieniądze mam. Jak to? W wiosce przyszły ciężkie czasy. Nie zbywa nam się na pieniądzach. Ale gdy tylko otworzysz kościół, pielgrzymi przyniosą tu mnóstwo błyszczących monet. Spytaj ogród. Znalazłem przy cmentarzu porzucony ogród. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ogród został zajęty przez kupca za czyjeś długi. Nie jestem w stanie znaleźć nikogo, komu by się do czegokolwiek przydał. Mogę ci dać pozwolenie na użycie tego ogrodu? Kto inny chciałby hodować rośliny tak blisko cmentarza? O, dostaliśmy pozwolenie. Słuchaj dalej. Brzmi świetnie. Świetnie, i tak musisz porozmawiać z kupcem, to jego własność. Aha. Nie byłoby raczej w porządku dawać ci pozwolenie bez jego zgody, ale wystarczy, że obiecasz załatwić z nim później wszystkie szczegóły. Jasne, porozmawiam z nim. Jest w wiosce co... to znaczek dziwny, barani. Żeby handlować z miejscowymi. Nie z właścicielem stodoły zaraz na południe karczmy. Wiesz jak mogę wrócić do domu? Możesz powiedzieć mi gdzie jestem? Naprawdę muszę wracać do domu, moja ukochana. Będzie się strasznie martwić. Jesteś w martwym koniu. bardzo tu średniowiecznie. Może cofnąłem się w czasie. A który teraz mamy rok? Rok? O czym ty mówisz? O czasie, jaki zajmuje Ziemi wykonanie pełnego obiegu wokół Słońca. Nasłuchałeś się tych bzdur od astrologa.
Wszyscy dobrze wiedzą, że Ziemia jest płaska. Ale cię rozumiem, minęło 200 lat od teraz starego paktu, a 210 od... nieważne. Jak się nazywa nasze ukochane królestwo? Królestwo? Już. I tu w tej wiosce zdecydowanie nie uchodzi za ukochane. Masz jeszcze jakieś pytania? Jak mogę zdobyć glejt miejski? O. To dość skomplikowane. Glejt miejski możesz dostać od Inkwizytora, albo po prostu kup sobie obywatelstwo. Jak pomyślę, wiesz, jest w wiosce ktoś, kto mógłby ci pomóc. Panna Wdzięczka, może ona ci jakś pomoże. Aha. A chcę sprzedać trochę świeżego mięsa? Mięso chodzi w wiosce za delikates. Bardzo chętnie je kupię, ale musi mieć przybitą królewską pieczęć. O. Wiele lat temu mieliśmy tu wypadek z nieodpowiednim mięsem. Od tego czasu wszelkie mięsiwa muszą być zatwierdzone przez królewskich urzędników. A ja nawet nie chcę narobić sobie kłopotów w mieście. Twoje mięso ma pieczęć? Nie. Nie chcę nawet wiedzieć, skąd mam niezatwierdzone mięso, ale o rany. Naprawdę wygląda dobrze. Niemniej bez pieczęci nic nie mogę zrobić. Skąd mogę wziąć tę pieczęć? Możesz wysłać zgłoszenie na królewski dwór ze skrzynki pocztowej koło kościoła, ale to trochę kosztuje. Jest też inny sposób. Powiem ci jaki? Bo jesteśmy sąsiadami. Nachyl się, no. Jest tu taki gość imieniem Żmi. Wydaje mi się, że ma fałszywą królewską pieczęć. Ale szczerze mówiąc, nie widziałem go już dłuższy czas. Możesz spytać Pannę Wdzięczkę. Przychodzi tu, co... Na pewno będzie mogła Aha, czyli ona tylko tutaj jest dzisiaj. Dzięki. Handluj? Ty coś jeszcze ten... A, grabarzu, czy mógłbyś zanieść ten list do naszego kowala, Kresolda? Jasne, gdzie go znajdę? Południowo-wschodniej części wioski. A, czyli mamy i tak jeszcze jakiś list do kowala, dobra. A, czyli świadectwo mogę sprzedać. Okej. Okay. I resztę nie chcę nic kupować. Mogę u niego kupić jakiś kamień teleportacyjny. To jest ciekawe. To jest w ogóle zapakowane mięso. Dobra. Musimy teraz... Czekaj, czy ty będziesz... Znowu ty! Bądź pewny siebie. A. Musimy jakieś... magiczne kule. A czekaj, porozmawiam już z twoim mężem coś. Masz więcej mi do powiedzenia? A. Dobra. Na razie. Południowo-wschodnia część wioski. Czyli gdzieś tu? Panie Kowalu! O, to mi wygląda jak na jakieś kowalskie rzeczy. Ej, co się tak gapisz? No nic, tylko się rozglądam. Jestem chyba miejscowym grabarzem. Mogę spytać, kim jesteś? Niestety, jestem miejscowym kowalem. Nazywam się Kresold. Daj mu list. Mam dla ciebie list od Horadryka. List? No jasne, ma minutę drogi, ale nie może się ruszyć i po prostu tu przyjść. Widać, ciężko pozbyć się starych nawyków. Dziękuję, przepraszam za tak rzędzę, to chyba mój nowy zwyczaj. Znów śluzaki, Horadryk poprosił, żebym się z nich pozbył. Nie ma czasu na te małe zielone łajzy, ale może ty zechcesz pomóc? Weź ten zardzewiały miecz i miksturę energetyczną. Miecz jest uszkodzony, ale możesz naprawić go osełką na oszczałce. O tu, za mną. Osełkę możesz sobie zachować. Może przydać się czasem do naprawy łopaty. Jeśli zdołasz je zabić, przynieś mi resztki, a ja dam ci trochę materiałów. Powinny być zaraz po drugiej stronie domu. Koło kałuż. Walka. O, okej. Okay. Pytaj go, gdzie znaleźć rudę metalu. Wiesz co, sam lubię robić w metalu. Gdzie mogę znaleźć trochę rudy? Ruda kryje się w bagnistej glebie, na zachodzie, po drugiej stronie rzeki. Jest duże bagno. Póki nie zawalił się miąc, zbierałem rudę właśnie tam. O, odblokowano nową technikę. Projekt piec. Wykonaj sztaby żelaza, wykonaj żelazo z bagna. Okej.
Czyli co, teraz mogę coś tutaj naprawić. Miecz. Mamy osełkę. Naoszczony. Cyk. Okej. Okej, możemy walczyć, tylko każde machnięcie widziałem, że zabiera... O, tym czymś możemy walczyć. Dobra, mam cię. Dobra, mam cię. Mam dla ciebie coś, panie Kowalu. Pokonałem śluzaki i dostanę 5 nawiasów. Proste części z żelaza. Dobra robota, a weź tę osełkę. Wystarczy, że naoszczysz uszkodzony sprzęt, a będzie jak nowy. No, odblokowano technikę. Mogę teraz zrobić zieloną galaretę i czerwoną galaretę. Handluj, co ty w ogóle tutaj masz? Ty masz osełkę do oszczenia. No i takie wszystko metalowe, zardzewiałe gówna. Ale ogólnie widzę, że też można u niego węgiel kupować i takie różne tam rzeczy. No dobra. Zobaczmy jeszcze teraz, jakie mamy zadania. Musisz wrócić do kochanej, zdobądź piwo w karczmie, pokaż, że warto z tobą rozmawiać. Osiągnij jakość cmentarza. Oradryk, porozmawiaj z kupcem, znajdź pieczęć i zanieś list Kowalowi. No to już zrobiłem. Znajdź 10 kartek. Dobra, tych ci resztę nie mają. No wróćmy się do pana karczmarza. Pani kar... Tu gdzieś kupiec... Aha, kupiec jest dopiero jutro bodajże. Czekaj. Porozmawiaj z kupcem. Tak. Będzie w dniu jutrzejszym kupiec. Czekajcie, bo ja idę gdzieś, nie wiem gdzie. Tu jest przecież karczma. I może piwarko też kupię, zamietka. Zobaczymy. Panie, dobrze, że umiesz robić mieczem. Krezol to powiedział mi o twojej pomocy. Masz, napij się piwa, to dla ciebie za darmo. O! Dostęp piwo za darmo. To będzie dla tego. A mógłbym kupić faktycznie piwo, ale dostałem za darmo piwerko. Które będę mógł dać naszemu koledze. Koledze Mietkowi. No co, wróćmy się teraz do domu. Do Mietka. A właśnie, czy ja mogę coś odblokowywać? Zobaczmy. Techniki. Mógłbym. Kowalstwo albo budownictwo. Piłowanie. O, piłowanie. I będziemy mogli zrobić kozioł. No, to sobie odblokujmy. Ja mogę coś... Nie, tutaj już nie mogę. Chyba już... O, i to by się też przydało. Żeby zrobić te... nagrobki i te inne rzeczy. Tutaj też są gwoździe i te inne rzeczy. Czy ja mogę... A, ja mogę piec też robić, dobra. Bo ja widzę, że muszę coś sobie zbudować u siebie. Ale pójdźmy pierw do Mietka po piwerko. Tutaj też było coś, tylko nie pamiętam, w jaki dzień tutaj on, ten inkwizytor, pracuje. Zamknięta do strzałki w górę. Dobra, trzeba pamiętać. A pewnie zapomnę. Psst, chodź nas tutaj. Gdzieś się podziewał. Byłem w wiosce, strasznie dziwaczne miejsce, ale wydaje się zupełnie prawdziwe. I nikomu nie przeszkadza, że od tak nagle zniknął, jeśli się nagle znikąd pojawiłem. Kurde, Blaszka, jakby mi w myślach czytał i je wykradł. Wykradał. Pamiętam, że w twojej chacie jest piwnica. Na pewno zostały tam jakieś zapasy. Teraz co? Zbieranie grzybów. O, teraz pszenica, dokładnie. Pamiętam, że wypiekałem z nich chleb i placki. Słodkie placki jagodowe. O. Tosty cebulowe. To by się nadało do piwa. Kurde, Blaszka, wiesz co? Potrzebuję piwa.
Zaczynam odnosić wrażenie, że tylko ja tu się tutaj staram. Przynieś mi piwo, a powiem ci mnóstwo ważnych rzeczy. Na przykład, jak możesz wrócić do domu? Jakieś pytania? Pytaj o tą wąską dróżkę. A tak, zrozum, że to było pytanie retoryczne. Czy ja ci wyglądam na magiczną głowę pełną odpowiedzi? No, właściwie tak. Nie bądź taki mądrana, kurde blaszka. Będę czekał u siebie na piwo. Nie ma piwa, nie ma odpowiedzi. Aha. Możemy teraz zbierać? Możemy zbierać. Ale nie chcę na razie tracić sobie energii. Nie chcę sobie na razie tracić energii. Cześć, Mietek. Gdzie moje piwo? Masz. Jakieś opowieści dostaję. A, co za rozczarowanie. Potrzebuję chyba czegoś mocniejszego. Dobra, wydaje się porządnym gościem. Mam dla ciebie kilka rad. Przestań łazić i gadać wszystkim, że jesteś z innego świata. Jednego dnia chlapniesz to przy kuflu kumplowi, a następnego twoja gęba zrobi każdy słup mieścia. Więc, jeśli lubisz swoje, to przestań to robić. Może ma rację, powinien być bardzo ostrożny. To jakie miałeś pytania? Mam kilka pytań. Jak mogę wrócić do domu? Łatwizna. Na pewno mógłbyś użyć portalu na wzgórzu Wiedźm. Czyli co, muszę po prostu przez nie przejść? Muszę go najpierw otworzyć? Wiadomo, że nie mam w sobie mózgu, więc nie wiem nawet do końca skąd ta cała wiedza. Powiedziałem ci wszystko, co pamiętam. Może jest coś więcej znajdziesz w księgach ze skryptorium. O rany, w katakumbach jest skryptorium. Albo może astrolog coś wie, sprytny z jego gość. Wykradał książki z bibliotek, kiedy był podrostkiem. Jak mogę dostać się do skryptorium? Przez kościół, rzecz jasna, i zdaje się, że twoja piwnica może mieć połączenie z katakumbami. O, nawet kostnicy jest z nimi połączona. Mamy tu tylko całą sieć tuneli. Sieć. Lubiłem kiedyś, łowiłem ryby. Pamiętam, że łowiłem. Kiedy złapałem taką, kurde blaszka, nie mam rąk, żeby ci pokazać, jak wielka była ta ryba, ale uwierz, była ogromna. Nie cierpię powieści o rybach. A kiedyś... Wiesz co, muszę już iść. Jasne, fajnie jest mieć nogi, nie zapomnij, przynieś mi wina. Wina, dajcie, spytaj astrologa. O, jest bardzo mądry i bardzo pogodny. Choć nie znam go osobiście chyba. Ale jego wino jest rewelacyjne, chłopak przyjaźni się bardzo z latarnikiem. Każdy z księżyc przesiadywali razem w latarni morskiej. A gdzie jest latarnia? Gdzieś niedaleko, pomyślmy, kurde blaszkanie, pamiętam. Irytujące te wszystkie pytania, nie jesteś zbyt fajnym przyjacielem, wiesz? Lecz. No dobra, nic się już więcej nie dowiemy od Mietka. Od Mietka się już nic nie dowiemy, ale za to myślę, że będziemy mogli sobie coś tutaj stworzyć na naszej działeczce. Byśmy najpierw może zlikwidowali te... Okej. Okay. Sobie miejsce po prostu na działce. Wyczyśćmy. Okej. I czy my tu coś możemy zbudować? Piec. To potrzeba dużo. Aha, tylko bym potrzebował pierw kozioł, bo muszę robić te deski. Deski. Czy można to jakoś obrócić? Chyba nie. Bo to by było fajnie to obrócić, szczerze powiedziawszy. Ale mamy, możemy tylko umieścić. Gdzie by to umieścić? A niech będzie tutaj, no. A, jeszcze to trzeba zbudować. Cyk. O. A nie, można robić mi. Możemy robić to coś. A żeby zrobić piec, to potrzebujemy tego i trochę kamieni. A kamienie tutaj już widzę.
kamień, kamień. Kamień. I jeszcze więcej kamienia. Ile mamy tych kamieni? 10. A ile my potrzebowaliśmy? Ale czekajcie, bo też będę potrzebował chyba... tego. Cyk. O, elegancko. Potrzebuję kamieniów jeszcze. Kilka. Jeszcze 4. Dokładnie. Okej. Okej, to jeszcze tutaj. Mamy to. Mamy kamienie. Możemy też zrobić te deski chyba. Zobaczmy. Tak. Voilà. Możemy zrobić piec chyba. Tak. O, tu możemy obrócić. A, tylko w lewo, w prawo. Nie ma tak, że... Ale no dobrze, no dobrze, dobrze, dobrze. To może... No właśnie. Może tu postawimy ten piec? I chyba go nie zbudujemy teraz do końca. Chociaż... Mamy go. O, i możemy też zrobić opał chyba tutaj, polano. Nie. Paliwo z opału. Nie, nie możemy robić, ale możemy na przykład wrzucić to. O, pali się, dobra. Tylko, że teraz nie mam jeszcze rudy. On dziś o rudy mówił, że na bagnach. Rudy, 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 rudy. Właśnie, bo tam jeszcze mogliśmy też wykopać na przykład, to nie? Właśnie. Co tam da? A, nic. Po prostu... wykopaliśmy. Okej. Okay. Wykopmy to. No dobrze. Jeszcze tutaj. A, za mało energii. Dobra. Idę już spać. O. O. Co to za dźwięk? O. Przyklęta brama. Będę tu przychodził każdej nocy, jeśli będzie trzeba, ale w końcu się przedostanę. Jakiś bandzior. Tylko to jest takie zawalone trochę. Zdaje się, że mogę usunąć to gruzowisko i wzmocnić ten łuk. Ale patrzcie, jakieś kołki, deski, już jakieś bardziej skomplikowane rzeczy. I tutaj widzę, że chyba mogę coś pousuwać, tak? Coś jest? Jest. Coś. Przepis proste i pyszne. Ja mogę go przeczytać? Użyj. O, smażone grzyby, pieczone jabłko. Okej. Czyli tu widzę, będzie coś w piwnicy będziemy mogli hodować. Dobra, ale myślę, że... O, i tu przepisy wszystkie. O, mogę mięso zrobić, surowe, krojone mięso. I wtedy... te mięso mogę upiec może? Czy coś takiego? Chyba nie za bardzo. Okej. Okay. Ale mogę na przykład te mięso położyć tu. Dyplon pozwoli... A, właśnie mieliśmy wykopać. Ale to myślę, że w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak tak, dajcie łapkę w górę. Dajcie znać, co myślicie o tej serii. Czy byście chcieli więcej? Czy może nie chcecie tej serii? Dajcie znać w komentarzu, co wam się podoba, co się wam nie podoba. Łapkę w górę, jak wam się podoba. Subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!